Cześć, z tej strony dwóch kretynów, ja jestem Artur, a ze mną jak zwykle jest Kukurydza. Cześć, Kukurydza. Dzień dobry, Arturze, a raczej dobry wieczór, patrząc na to, jaka jest aktualnie pora dnia u nas. Dobry wieczór, dobry wieczór. No, ostatnio trochę częściej nagrywamy, więc nie było długiej przerwy, jak to jest zazwyczaj, ani też pomieszanej kolejności dla odmiany. Więc ostatnio skończyliśmy. Już możemy jechać, tak? Tam nie rozmawiamy o tym, czy że kupiłeś nowe krzesło ani ten. Znaczy nie, ale w sumie samo zajrzenie, rozpoczęcie czytania George Harrisa było całkiem śmieszną sytuacją u mnie, ponieważ leżał sobie ogień, światło do ognia otwarty, jeszcze z poprzedniego tam gadania u mnie na łóżku, bo coś tam sobie przeglądałem, i leżała książka od biologii. Ja się miałem tej biologii uczyć. Przeczytałem dwa zdania tej biologii, zacząłem się patrzeć ślepo w ścianę. Jak patrzyłem się jakieś 5 minut ślepo w ścianę, pomyślałem, dobra, zacznę się biolci uczyć. Wróciłem do biolci, tam przeczytałem o translacji i tej drugiej transkrypcji i tak sobie przykułam, moją uwagę przykuły ta banda dziewięciu, co tu jest u J. Harrisa od razu na początku rozdziału. Tak sobie to czytam, 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 i tak sobie niechcący, że tak powiem, rzuciłem oko na początek rozdziału J. Harrisa i to tak płynnie szło, że przeczytałem pół rozdziału, potem cały i dopiero w połowie rozdziału Harrisa ogarnąłem się, że nie powinienem tak daleko lecieć. Ty kutasie, nawet nie wiesz, jak ja chcę przeczytać ten rozdział z Irysem, a ty już mnie tak ubiegłeś. Znaczy, to nie tak, że ty już i tak znasz te wydarzenia, w przeciwieństwie do mnie, ale no. Zazdro. Okej. A u mnie to bardzo tradycyjnie. Ogień i krew i... Ale to już mówiłem o tym w poprzednim odcinku i po prostu... zwykły, krótki chapterek z J. Harrisem. Który jest... No, mniej się nim dzieje na pewno niż w poprzednim, nie? Bo pamiętamy końcówkę z Summer Hall. Nie było to bardzo fajne i miłe doświadczenie. Na pewno smutne. Ale no, jakie fajne to trzeba oddać. Nie, jest jakim jestem fanem wydarzenia w Summer Hall, jakby to nie brzmiało. Tak. Mówiłeś już o tym i ja też bym chciał się o tym dowiedzieć więcej, ale niestety chapter się już tak zaczyna, że już to jest ucięte, nie? Że już o Summer Hall to nie będziemy raczej prędko słyszeć. Tak, więc zaczyna się po prostu spokojnie. Jak poprzedni chapter rozpoczynał się tym, że pewnego namiestnika wypieprzono na mur, to tutaj po prostu wkłada sobie chłop koronkę i bum, kurwa, niespodzianka, spokojnie, nie, nic z tych rzeczy. Mówiliśmy wcześniej też o tych 9-groszowych królach. Kukurydza, mógłbyś trochę przypomnieć ten fragment? Tak, ogólnie w Esosu, jeszcze za panowania Aegona V, zebrała się taka banda typków, gdzie każdy miał sporą grupę jednostek pod sobą. Artur ciekawie zauważył, że to nie tak, że tylko jeden z nich, Maelys Blackfyre, miał ze sobą złotą kompanię, a pozostali to byli po prostu zwykłe randomy. Tak, bo mówiliśmy tak o tym, jakby tam, wiesz, po prostu Maelys zwołał 8 rzezimieszków, żeby najechać Westeros. Tak. Oni po prostu taką koalicję sobie zawiązali, że będą sobie pomagać i Maelys Monstrualny, Maelys Blackfyre postanowił koronować się na króla i najechać 7 królestw. Znaczy, najechać 7 królestw to zbyt za duże powiedzenie. Zaatakować po prostu Westeros, rozpoczynając swoją kampanię od przejęcia tak naprawdę stopni. Bo i później też sama wojna głównie na stopniach się rozegrała, nawet do Westeros chyba nie dotarło. A powiedz mi, jak to było z tą dziewiątką? Oni zdecydowali się najpierw pomóc Maelysowi, tak? Bo każdy tam z nich miał jakieś tam cele i ambicje, żeby zdobyć jakieś królestwo czy jakieś ziemie. To był ich pierwszy cel? Znaczy, no to nie jest jasno określone tak naprawdę. Może już coś tam łupili? Znaczy, pierwszy cel na pewno nie. Tutaj mamy na pewno powiedziane, że zdobyli najpierw wolne miasto Tyrosz. Aha, że zdobyli, okej, dobra, jakoś to przypadkiem przeskipowałem chyba. Tak, i ogarnęli sobie właśnie stopnie i z tych stopni mieli ruszyć na Westeros.
i no nie dotarli, bo właśnie armia z Westerosu ruszyła na nich. Tak, właśnie Jay Harris II wraz ze swoim chyba namiestnikiem, tak? Baratonem jakimś tam? Tak, Tak, namiestnik. Ormund Barat. No, ach, ci baratonowie zawsze tam mieli dobrą pozycję na dworze. To stwierdzili, że nie warto czekać na najazd, tylko sami najpierw polecą i załatwią to, zanim się jeszcze tutaj wojna w Westeros zacznie. Jay Harris II, właśnie może coś powiemy o nim, bo on bardzo się pałał, żeby pojechać na tę wojnę, nie? I osobiście tam prowadzić tę armię i dowodzić. Tak, Jay Harris był mocno, bardzo wątłym królem. To nie takim też młodym, miał tam około chyba 34 lat. Taka ciekawostka taka, że nosił koronę Maekara, tą, którą nosił Maekar. Okej. Ale właśnie był taki najmniej wojowniczy z nich wszystkich, no bo tam wiemy, Aegon V zginął. Książę Barzek, Duncan zginął w Summerhall, a książę Daeron, ten taki rycerzyk zarąbisty, to jeszcze wcześniej zginął, przed Summerhall, więc to został nam po prostu Jay Harris. Znaczy, tak się złożyło, że tylko on został, ale tak też się złożyło, że w sumie to i on i tak miał jakby dziedziczyć, nie? Więc tu się trochę fartnęło. Powiedziałbym, że mu się upiekło, ale wiemy, że tutaj inne postacie się zdecydowanie bardziej upiekły w niniejszych wydarzeniach. Przepraszam, Egon. Ogólnie on był taki, mimo że właśnie był taki wątły, to był taki bardzo hojrak i mimo wszystko inteligentny. Chciał się tam iść napierdalać na te stopnie. Nawet tam odłożył żałobę, tam po rodzinie na później, żeby właśnie rozwiązać sprawy tych 9-groszowych królów. Inteligentny mówisz, tak? No, jak się chudy rzuca na wojnę, to już wątpiłbym aż w taki wielki intelekt. Nie no, żartuję oczywiście, po prostu miał te... chciał pokazać, że jest dobrym królem pewnie, tak? I wypędzić zło i zagrożenie. Tak, ale tam mu Ormund jebnął w ryj i powiedział mu, że jest zjeb, że nie będzie kurwa się rzucał do boju, jeszcze by zginął. I to nie byłoby fajne, szczególnie tak krótko po tragedii w Summerhall. Jeszcze w sumie tak tylko powiedziałeś to bardzo fajnie o tym Baratheonie, tak szybko tutaj się wetnę. Jako że jestem po tym ogniu i krwi, to już wcześniej porównywałem Jay Harrisa II z tym pierwszym, bo jestem tu bardzo na bieżąco, to tutaj kiedyś Jay Harris pierwszy uderzył Baratheona w ryj i powiedział mu, że jest debilem, żeby się ogarnął. I teraz mamy dosłownie odwrotną sytuację. Teraz to Baratheon uderza Jay Harrisa w ryj i mówi, żeby mu się ogarnął, więc też taka śmieszna rzecz. Normalnie Znaczy, aż. Tak? oczywiście niedosłownie, nie myślcie sobie. Tak, tu trzeba brać wszystko z przymrużeniem oka. No to kontynuuj. Tak, no i tam ogólnie Jay Harris sobie wrócił do Królewskiej Przystani, a dowództwo nad armiami Targaryenów powierzono Ormundowi Baratheonowi. I I tam bardzo. właśnie wylądowano na stopniach, tam chyba rok po koronacji Jay Harrisa. Ogólnie imba. Tak, szybko się zaczęło i niespodziewanie, nie? Tak, niestety Lord Ormund zginął. Został powalony przez Maelysa Monstrualnego, a co ciekawe, skonał w ramionach swojego syna, Ser Stefona Baratheona, więc no, kolejna postać, którą bardzo dobrze już znamy, z sagi się nam tu pojawia. Coraz więcej jest zapełnione. No i też wiemy, że Stefan był tutaj na stopniach wraz nawet z trzema innymi postaciami. Już nawet, w sumie jak na to patrzę, to z czterema innymi fajnymi postaciami. Ale tak. No ogólnie w ogóle cała walka na stopniach, to tutaj jest napomknięte, że to jest tak na morzu, na lądzie, nie? To mnie bardzo ciekawi, jak duże to musiały być te siły tutaj, nie? Bo stopnie nigdy mi się nie wydawały jakimś takim wielkim miejscem na wielkie potyczki, nie? No już bardziej morskie, nie? To też jeszcze rozumiem. Albo tam jakieś nawalanki z bandą piratów, nie? Ale tutaj tu mamy, tutaj mówimy o całej tej koalicji, nie? Versus siła Targaryenów.
No, to naprawdę musiało ciekawie wyglądać. Podejrzewam, że kiedyś dostaniemy Tak? bardziej szczegółowy opis tej wojny. Wierzysz w to, tak? Optymizm, że wyjdzie. Tak, jak ja mówiłem już kilka razy, grudnia bierze we wszystko. Dobra. I ogólnie tam, jak już właśnie Ormuzd zginął, to nad dowództwo, nad armią Targaryenów przejął młody lord dowódca Gwardii Królewskiej, Sir Gerold Hightower, zwany Białym Bykiem. Więc fajnie, że kolejna postać nam się już pojawia, którą bardzo dobrze znamy z sagi. Znaczy, nie. A tu chciałbym się tak wtrącić. Mógłbyś mi troszeczkę przypomnieć, kto to był ten Gerold Hightower, bo tak trochę mnie pamięć już, wiesz, dawno temu to czytałem. No cóż. Kolejną postacią, którą też bardzo dobrze znamy i pojawiła się też na stopniach, był młody Barristan Selmy, który sam zabił. Nie, no dobra. Zignorowali mnie. Geralt, właśnie ja tam trochę nadwyrężyłem strunę z powiedzeniem, że go bardzo dobrze znamy, po prostu go kojarzymy. To Geralt to był jeden z rycerzy, którzy mieli chronić Wieżę Radości. Okej, dobra, to już więcej mi nie musisz mówić. Dziękuję bardzo za te wyjaśnienie. Okej, miał taki fajny hełm. Jak Gendry ma taki swój hełmik z bykiem, chyba też. Nie. Teraz jak zacząłem to mówić, to dałem tą wątpliwość, ale chyba z bykiem. To właśnie Geralt też miał taki wielki hełm z byczą głową. No, i fajnie, ale mówiłem o Barristanie Selmy. Tak, właśnie, właśnie. A to mnie też bardzo interesuje, co masz o nim do powiedzenia. Jako, że tą postać już naprawdę kojarzę. Dobra, tak jak Gerolda to możecie kojarzyć z imienia, to Barristana to aż jak można nie kojarzyć. Barristan to był młody rycerzyk, taki coś tam jeszcze mykał. On tu miał chyba kilkanaście lat. Nie pamiętam, jak to on dokładnie w tym tańcu ze smokami opowiadał, no ale ogólnie był młody. No i bardzo mu się fajnie udało pokonać tego obrzydliwego, wielkiego Maelisa Monstrualnego, przez co zyskał nieśmiertelną chwałę. I wraz z Maelisem, ze śmiercią Maelisa, wygasła ostatnia męska postać z rodu Blackfyre, więc męska linia rodu wygasła. Tak, już po samych książkach Martina z głównej no, sagi, tak to się mówi? Tak, sagi. Okej, no to z głównej sagi już można było wywnioskować, że Baristan jest mega kozakiem, ale no pokonał gościa, który jest pieprzonym gigantem, ma dwie głowy. Gościu zyskał władzę zabijając jednego chyba kuzyna swojego, tak? Tak, i to właśnie opowiedz może, w jaki sposób Tak, go właśnie zabił. chcę powiedzieć, że złapał i tak mu wykręcał łeb, aż go wyrwał po prostu, nie? Więc gołymi łapami chłop wyrywał łby potężnym mężczyznom. No, więc nie dość, że pokonał takiego pieprzonego potwora, to jeszcze rozgromił tym praktycznie ród Blackfyre'ów i no nic dziwnego, że zdobył sobie taką, jak to mówiłeś, legendarną chwałę, nieśmiertelną chwałę. On w ogóle był, jak to się mówi, dowódcą Gwardii Królewskiej kiedy mniej więcej? Czy to jakiś jest spoiler, który jeszcze będziemy omawiać? Barristan Selmy chyba stał się dowódcą Gwardii Królewskiej po śmierci Gerolda, właśnie Okej. Hightowera w Rebelii Roberta. No, więc nic dziwnego, że wybrano właśnie jego, nie? Bo aż ciężko znaleźć podobnego kozaka w Gwardii Królewskiej. Ostatnich takich naprawdę, naprawdę największych kozaków to widziało się za Aegona I. Później byli po prostu, no, dzielni rycerze, ale już niczym podobni, nie? Takim legendarnym postaciom. Się obraziłeś, tam kilkanaście, czy nawet kilkadziesiąt formacji rycerzy, najświetniejszych rycerzy Siedmiu Ale ja nie Królestw. wątpię. Ja nie wątpię, że oni byli lojalni, świetni, tylko tylko mówię, że brak im takiej tej legendarnej
nie wiem jak to nawet powiedzieć, legendarności. No, chociaż podejrzewam, że Arthur Dayne przeżył rebelię, to on by miał zapewniony stołek z Lordy dowódcy, no ale mu też się niestety nie udało. Okej. Okay. No kurde, za Aerysa to byli jednak ci w sumie sami legendarni rycerze, tacy chyba za Aerysa no drugiego, to byli chyba najbardziej ci legendarni rycerze. Okej, okay, jeszcze no, tylko powiem, że nie chciałem tutaj tak umniejszać tym świetnym formacjom, co mówiłeś, nie? Tylko ja po prostu ostatnio się naczytałem, nie? Że tu za Aegona to byli tylko dobrzy rycerze, nie? I tam często jak na przykład w Ogniu i Krwi kogoś opisują, to mówią, no, mógłby nawet być tam w Gwardii Królewskiej za Aegona I, nie? To takie pochwały słyszałem, więc chciałem tak tego użyć. Okej. Okay. A tam w sumie poznasz, jeszcze się napotkasz fajnych rycerzy, jak tam, nie wiem, kiedyś poznasz tam Christona Cole'a, albo kiedyś w Ogniu i Krwi drugiej części, to tam na pewno Smoczego Rycerza. Ale dobra, koniec o tych kurwa rycerzach białych typach. Rebelia tam na stopniach trwała jeszcze jakiś tam czas, niedługo, bo wiecie, jednak po śmierci Maelysa, który no właśnie był jedynym pretendentem do korony do Westeros. Nie było już takiego parcia na te walki i w sumie sama banda dziewięciu upadła kilka lat później, kiedy to tam typka, co rządził w Tyrosz, typek został otruty, no i wszystko wróciło do tego, jak było wcześniej. Znaczy, no już nawet w pół roku zaczęli to bardzo czyścić, nie? Bo jednak reszta tych królów nie miała zbytnio powodu, znaczy królów, nie? Dziewięciu różowych królów, no nie używajmy takich większych nazw na tę zgraję. A nie mieli zbytnio powodu, żeby w Westeros szukać podbojów, nie? Oni to tylko dla Maelysa przyjechali. No, ale no, mówię, zginął, to nie było sensu dłużej tu tam walczyć. Tak więc Barristan naprawdę oszczędził wiele problemów tutaj Targaryenom. Tak. Ogólnie był pokój, później była utopia Chillera i w ogóle Baelando. Mimo, że Jaehaerys nie był właśnie taki mocny na zdrowiu, był bardzo, bardzo zdolnym królem. Można, nie wiem, tak. Mi się kojarzy z Alfredem Wielkim. Taki typo. Właśnie, bo to jest Jaehaerys, ja już zapomniałem, że my w ogóle mamy Jaehaerysa drugiego jako ten chapter, bo tak gadamy nie o nim, nie? Tak, no znowu mamy rozdział, gdzie tak naprawdę większość to jakaś wojna albo rzeczy niezwiązane z królem. Ale no cóż, tam też Jaehaerys ogarniał różne kontakty z rudami, jak Aegon V to bardzo, bardzo zepsuło, czy nie tyle co Aegon V, co jego rozbyt żony dzieci. Tak. Tym Jaehaerys... To tam udało się ogólnie ogarniać, jednak bardzo, bardzo szybko się panowanie Jaehaerysa skończyło, ponieważ 3 lata po koronacji król nagle zmarł w swym łożu, mając 37 lat. Krótko to było wszystko. No już był chorowity wcześniej, no i w końcu go coś wykończyło. Słabe ciało, słaba odporność. Zapowiadał się dobry król, bo to było tak, już go opisywano, że walił dobre dekrety, tak, przywracał porządek i ogarniał te rody, więc się zapowiadał kolejny fajny władca, który znowu przedwcześnie niestety skończył swój żywot. A ostatni raz tak było z Viserysem II chyba, nie? Tak, mam taką wrażenie, że ostatnio ci bardzo fajni królowie mają tendencję do krótkiego życia, a takie naprawdę niefajni królowie, jak właśnie Aegon V, Aegon IV, no... żyją trochę za długo. A coś w tym jest. Tak. To co? Bo tu patrzę, że tu już się nam kończy materiał na ten chapter. A jeszcze moglibyśmy rzucić jako ciekawostkę tych dziewięciogruszowych królów? O których mówiłeś, że tak twój wzrok to przyciągało, jak miałeś się uczyć biologii. Znaczy, no po prostu widziałem fajną tabelkę. To sobie tam zaglądałem. No, pojawia się tu na pewno San, ten, jak ktoś pamięta Saladora Sana z książek, jak to ten
Pirat zły, co tam wspierał Stanisa, a potem koniec końców spierdolił na stopnie, aby zostać królem piratów. Chciałbym zobaczyć w sumie, jak Aurain Waters i Salador Saan walczą o względy na stopniach. Dobra, koniec dygresji. No, był tam San. No i byli też różni typowie. Samaro San, ostatni Walerianin. I właśnie podobno w jego krwi płynęła waleriańska. W jego żyłach płynęła waleriańska krew. No to wiesz, to Lysyńczycy, u nich to dalej są widoczne te waleriańskie cechy, bo jednak tam zostało im tej trochę krwi, tych genów. No ja tylko mówię o tym jego przydomku, że tak się chwalił, to ja o tym wspomnę. Ale to nie był jedyny pirat, prawda? No, było tam tu jeszcze na przykład książę z Wysp Letnich, była w sumie stara matka nazywana królową piratów. Było też kilka kapitanów najemników, jedni pochodzili z Westeros, inni nie. No i tak naprawdę w sumie najważniejszym dla nas to był ten Maedys Blackfyre. Tak, tak. Ale warto było zawsze wspomnieć coś o tym. Nie wiem, jak ja czytałem, to nie pamiętam, w której części to było, ale tam chyba jeden taki Septon opowiadał o tej wojnie 9 groszowych królów. Dobrze pamiętam? Tam jak prowadził chyba na tą wyspę Brienne? To była Brienne? Czy ja się mylę teraz? Był raz taki jeden chyba... Okej, okay, dobra, no to ja nie po prostu... Gadali z Septonem Maribaldem. Pamiętam, że po prostu tam... Jedyne, co o nim pamiętam, to, że miał psa z imieniem Pies i był koksem totalnym. To mam nadzieję, że się nie mylę w tej chwili, bo moja pamięć nie jest najlepsza, ale pamiętam, że raz była poruszana taka trochę dłuższa rozmowa o tym, że no był burdel, była bieda. Z takich ciekawostek o wojnie tam 9 groszowych królów, to tam mówiłem, że kilka postaci nam znanych z sagi się właśnie w tej trakcie wojny pojawiało. Nie wspomnieliśmy o nich, ale ktoś jest dobry z majcy, to ogarnął, że jeszcze nam dwóch brakuje. Na wojnie 9 groszowych królów walczyli jeszcze Tywin Lannister oraz młody książę Aerys Targaryen, który był tam giermkiem chyba nawet Tywina, więc Tywin i Aerys bardzo, bardzo się zakumplowali przez ten czas. O ty chamie, czyżbyś teraz mówił o informacjach z przyszłości, o których jeszcze nawet ja nie wiem? Nie wiem. Nie, no to jest o wojnie 9 królów, więc mówię o wojnie 9 królów. Dobrze, ale no, ciekawe mnie, gdzie ty o tym czytnąłeś, ale dobra, już niech będzie. Co, to tyle? Tak, to chyba tyle. No to zajebiście długi czapterek. Na pewno możemy zagwarantować, że następny będzie o wiele dłuższy. Oj, o wiele, o wiele. No, w sumie, bo teraz nas czeka, następny to będzie oczywiście Szalony Król, a o nim dużo będzie do pogadania, a potem jeszcze cały upadek smoków, tam rok fałszywej wiosny i cała rebelia Roberta. Tak, my to materiału. Ten podzielimy to jakoś, tak? Na dwie takie części, tak? Że Aerys, ten upadek, tak? Tak, bo tu nawet w książce mamy to podzielone jakoś tak ładnie na dwie części. No to świetnie. Tylko mam nadzieję, że się uwiniemy jakoś ten, bo my potrafimy dużo gadać w małych chapterach, a to jest duży chapter, więc oby to nie wyszło za długie. Dam radę, bo kto jak nie my. Okej, bo montażysta będzie płakał. Montażysta to niech tam nie zesra się. Ty kutasie. Dobra, o, kończymy? Żegnasz się? Tak, żegnam. Okej, trzymajcie się.